Polski aktor Włodzimierz Musiał zmarł 19 listopada w wieku 92 lat. Urodzony w Częstochowie aktor był mistrzem drugiego planu. Miał na swoim koncie ponad 100 ról filmowych i serialowych. Zasłynął dzięki roli Szpuli z filmu Wabank. Zagrał także w takich produkcjach jak Dekalog, Jan Serce, King Size, Klakier, Planeta Krawiec. Czy nie ciekawa historia? Włodzimierz Musiał był także aktorem teatralnym, grał na deskach teatrów w Opolu, Częstochowie i Wrocławiu. Polski aktor filmowy i teatralny Maciej Damięcki zmarł 17 listopada w wieku 79 lat. Śmierć aktora była ciosem nie tylko dla jego przyjaciół i rodziny, ale także wiernych fanów i całego polskiego świata filmowego. Maciej Damięcki urodził się 11 stycznia 1944 roku. Na deskach teatru debiutował w 1967 roku, rok po ukończeniu Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Aktor był znany z występów w takich filmach jak Album Polski, Banda, Rozmowy Kontrolowane czy Tajemnica Dzikiego Szybu. Widzowie zapamiętali go również z ról w serialach Stawka Większa Niż Życie, Chłopi czy Ekstradycja. Polski gitarzysta, kompozytor i autor tekstów Marek Alaszewski zmarł 19 listopada w wieku 80 lat. Marek Alaszewski był liderem zespołu Klan, który założył w 1969 roku. Polska zootechniczka i osobowość telewizyjna Hanna Gucwińska zmarła 12 listopada w wieku 91 lat. Przez wiele lat wspólnie z mężem prowadziła popularny program telewizyjny Z kamerą wśród zwierząt. Polski aktor, lektor oraz reżyser widowisk i spektakli plenerowych Krzysztof Kamiński zmarł 13 listopada w wieku 72 lat. Polska aktorka filmowa i teatralna Katarzyna Pawlak zmarła 9 listopada w wieku 62 lat. Aktorka zagrała rolę w takich filmach jak Inna, Romans z intruzem czy Ptaki ptakom. Polski dziennikarz, reżyser programów kabaretowych, autor tekstów kabaretowych i reżyser teatralny Krzysztof Jaślar zmarł 7 listopada w wieku 76 lat. Polski trener bokserski Marian Basiak zmarł 18 listopada w wieku 83 lat. Marian Basiak doprowadził Łukasza Różańskiego do tytułu Mistrza Świata. Polski dziennikarz telewizyjny i radiowy, twórca i prowadzący kultowego programu Piłkarska Kadra Czeka Adam Gocel zmarł 14 listopada w wieku 84 lat. Polska łyżwiarka szybka, brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich i wielokrotna mistrzyni Polski Helena Pilejczyk zmarła 12 listopada w wieku 92 lat. Polski fechmistrz, były trener reprezentacji Polski kobiet we florecie Tadeusz Pagiński zmarł 9 listopada w wieku 76 lat. Polski marynarz, pisarz i publicysta Andrzej Perepeczko zmarł 9 listopada w wieku 93 lat.